kawa, pistacja i troszkę śmietanki. To jest dla mnie bardzo ważny etap w moim życiu. Pierwszy był w Londynie i w Anglii, teraz wchodzę w ten drugi etap i właśnie czuję się coraz bardziej pełny. Jak tu przyjechałem pierwszy raz Magdę odwiedzić, to jak zobaczyłem, gdzie mieszka, to ja nie mogłem uwierzyć, że jest tak tutaj cudownie. Tym bardziej, że jak ja całe życie żyłem w Londynie i już czułem się też zmęczony tą metropolią. Ja uwielbiam Londyn, ja uwielbiam tam sobie iść odwiedzić, ale ja myślę, że jest pewien wiek, jeśli się pojawi szansa, gdzie możesz skorzystać z jakiejś innej przygody, no to myślę, że trzeba skorzystać. Kawowy i śmietankowy. Proszę bardzo i smacznego. Dziękuję bardzo. My się poznaliśmy w Londynie przez wspólnych znajomych i Magda pewnego dnia powiedziała, może do Polski pojedziemy razem. Ja odpowiedziałem, ale widzisz, ja mam swoją pracę w odlewni, a co ja będę robił w Polsce? Rynek sztuki w Londynie to jest bardzo duży. Tam jest praca dla każdego, żeby jakoś sobie tam dawać radę, a w Polsce jeszcze wtedy takich możliwości to do końca nie było. Ale też chodziło mi po głowie bardziej, że moje pochodzenie polskie jest we mnie. I w jakim sensie, jakby ta moja strona polska, to jakbyś jej nigdy nie wykorzystywałem, żyjąc w Londynie. Ona tam była, bo moja mama jest Polką. I tam sobie po prostu była we mnie, nie? Ale to była część mnie, którą właśnie chciałem może bardziej odkryć. Pomyślałem, że czemu nie, póki jestem na tyle młody, że mogę sobie pozwolić na takie decyzje. Wiadomo, no jak się przyjeżdża w sumie de facto obcego kraju, no to się robi cokolwiek, co trzeba, żeby być pomocnym i nikomu tutaj jakby, wiesz, nie utrudniać życie. A to Magdy mama prowadzi dalej pensjonat, no to tam robiłem to, co trzeba. Jak trzeba było być kelnerem, no to byłem kelnerem. Może to śmiesznie wyglądało, bo połowę rzeczy nie rozumiałem i robiłem różne błędy. Poziom mojej polskości jeszcze nie był taki, jaki teraz jest. Był taki, no, bardziej zdrobniony, można powiedzieć, że bardziej taki niedojrzały, no to robiłem różne śmieszne wstawki podczas rozmowy z klientami, że zdrabniałem pewne rzeczy, to nie powinienem zdrabniać, że tutaj może szklaneczkę dla pani, nożyk dla pana, czy pan zamawiał tam krowę czy świnie zamiast wołowinę czy wieprzowinę, no takie różne błędy robiłem, ale ogólnie klienci to odbierali pozytywnie, bo ich to rozśmieszało, taki jaś fasola ze mnie było. W tym budynku, gdzie jesteśmy, była apteka. Budynek był do kupienia, kupiliśmy i potem Krzysztofa powiedziała, dobrze by było, żeby zrobić po prostu tutaj lodziarnię. I może czy ty chcesz się zająć produkcją lodów? Ja powiedziałam, pewnie. Ja nie mam pojęcia, ale zajmie się tym. I wtedy się rozpoczęło to. Okej. Okay. Ja byłem włożony na głęboką wodę. Ja nie miałem jakby planu, żeby być lodziarzem. Czy tam gelato szef, nie? Ja się sam zaskoczyłem, ile było do odkrycia w tym wszystkim. I dalej mi zaskakuje. A tutaj zapraszamy do produkcji. To tutaj jest ta część produkcyjna. To mamy pasteryzator. Okej, chwileczkę. Oj, tutaj właśnie to tak wygląda. Nóż się kręci. Ściąga lody. Jednocześnie miesza i wymraża. Jak się zrozumie ten fakt, to nie ma różnicy, co się miesza. Czy się miesza wodę z gipsem, żeby zrobić formę
do odlewnictwa. Czy mieszasz cukier, mleko i śmietanę, żeby zrobić bazę do lodu? Chodzi o to tylko, żeby zrozumieć te pewne proporcje i parametry i kolejność pewnych procesów. Bo wiadomo, efekt w odlewnictwie to jest, żeby rzeźbę, którą artysta przyniósł, była identyczna tylko w brązie albo tam jakimś innym materiale, co sobie może artysta zażyczył. A tutaj efekt jest taki, żeby stworzyć pyszny końcowy produkt. Teraz jak się próbuje bazę, to ona zawsze będzie... Jej odczucie słodkości będzie mocniejsze. Spada w dół po wymrożeniu, nie? To jest baza lawenda. Jak zauważamy, że lawenda w ogóle jest praktycznie biała. To jest taka kluczowa rzecz, bo nie ma barwnika. Tutaj mamy lawendę, kwiatki, nie? Próżniowo zapakowane. Każdy smak trzeba stworzyć z surowca. To moja rola jest taka, żeby sobie zadać pytanie, jak z tego surowca wyciągnąć te walory, które na przykład ja oczekuję, albo jak jest jakiś smak, który jest znany, jest oczekiwany. Jest ta bardzo ścisła naukowa część, bo trzeba zrozumieć wszystkie parametry cukru, po pierwsze, jakie są różne cukry, jakie są tłuszcze w mleku, jakie są białka w mleku i to wszystko trzeba zrozumieć, jak ze sobą one działają i wtedy jak z tego stworzyć coś, co jest pyszne. To jest ta artystyczna część i moja rola jest taka, żeby połączyć tą wiedzę techniczną razem z tą gastronomiczną, żeby stworzyć coś cudownego. To się bardzo ładnie pokrywa z tym, co ja się uczyłem wcześniej. Ale na pewno to jest jakiś element artystyczności i kreatywności w tym, nie? I dużo większy niż na przykład w tym, co ja dawniej robiłem. Czy ktoś chce być stolarzem, czy ktoś chce być odlewnikiem, czy spawaczem, czy cokolwiek, czy lodziarzem, oczywiście, to warto się poświęcić przez ten czas jakiś tam, zrozumieć dokładnie, jak najgłębiej dana osoba potrafi się zagłębić w tą wybraną swoją dziedzinę i wtedy próbować być najlepszym w tym. Bo myślę, że to jest bardzo przyszłościowe i to daje wielką satysfakcję, że jest pewna dziedzina, której naprawdę się znasz od początku do końca. Pykałki i to będzie truskawka i mango z marakują. Myślę, że dzisiejszy czas jest bardzo ciekawa rzecz, że dostęp do technologii i do sprzętu, do produkcji, czy to są lody, czy chleba, czy cokolwiek, to jest bardzo zaawansowany i on nam pozwala w tej chwili, jak się jest rzemieślnikiem, czy artystą, czy kimkolwiek, osiągać pewne rzeczy, które dawniej nie były osiągalne. To my teraz możemy połączyć nowoczesną technologię z korzeniami rzemiosła prawdziwego, to już nieważne, w której dziedzinie jesteśmy, żeby stworzyć produkt i wyroby, które są naprawdę lepsze dla społeczeństwa i bardziej dostępne. I właśnie ja też cały czas widzę, że Polska jest niesamowitym krajem pod tym względem, że tutaj jest jeszcze tyle do zrobienia. Cały czas. Jest dużo, dużo możliwości. I jest bardzo chłonna w tej chwili. I ja myślę, że to jest pozytywne. Jak ktoś chce, to jest szansa, żeby tutaj stworzyć naprawdę cudowne rzeczy. Gdzie na przykład, jak patrzymy w takich metropoliach jak Londyn, gdzie jest naprawdę wszystko nasycone. I jeszcze jest trochę inaczej, bo tam już są bardzo silne sieciówki, które dominują rynek i żeby przetrwać ogólnie w niektórych tych takich tych głównych, wielkich miastach Europy, to nie jest łatwo, żeby po prostu otworzyć coś takiego swojego kameralnego, jak dawniej było. W Polsce to jeszcze jest ta opcja. To mnie na przykład też przyciągnęło tutaj. W tych malutkich tutaj w miejscowościach jest jakiś urok. Jak przez jakiś czas pracowałem w takiej firmie w Sączu i tam wcześniej musiałem być tam o 6:00. Ja cały czas zasypiałem w busiku właśnie. I ja sobie nie zdawałem sprawy, że tutaj malutka miejscowość wszyscy wiedzieli, że ja stąd nie jestem. Ja dosłownie myślałem, że jestem tutaj nikt. Tak jak w Londynie. I zasypiałem. Ej, ty. Myślę, ty tu pracujesz, nie? Twój przystanek. O, przepraszam, dziękuję bardzo, proszę pana, dziękuję. I wyszedłem. Jakiś pan po prostu, obcy. Wiedział, że ja pracuję w Sączu i to jest mój przystanek i mnie budził rano. Niesamowite. Boże, ale fajne. W Anglii jest ogólnie tak, że jak się jest sprzedającym, to się trzeba podporządkować bardzo i się zawsze uśmiecha. Czy się chce, czy się nie chce, się zawsze jest bardzo uprzejmym, uśmiechniętym i tak dalej. Dla klienta wszystko tutaj, ta.
A tutaj było bardziej, że jak pani się czuje, to ja wiedziałem, jak się czuje bardzo szybko. Nie, że po prostu ona chciała być może taka wprost, ale była bardzo szczera. I jakoś ta szczerość mi się strasznie spodobała, że po prostu tak jak się czuła, to ja rozumiałem, że lepiej szybko wejść, załatwić to trzeba i ucieknąć, bo jak nie, to może dostanę tymi kartoflami jeszcze w głowę. To jest pewien urok w mniejszych miasteczkach, nie? Że ludzie mniej ukrywają, jest mniej filtra takiego z tym, co czują, a to, co pokazują. W dużych miastach jest dużo ludzi, poza musi być złożona. W Londynie się żyje bardziej anonimowo. I to ma swoje też plusy, bo jak się jest w takim malutkim tutaj miasteczku, no to każdy cię zna, super, to jest też fajnie, bo wszystkim się pomacha, tutaj się powie, ale w Londynie też tak jest, jak się jest w swojej dzielnicy, ale ogólnie też możesz sobie zniknąć, nikt nie wie, kim ty jesteś i to też jest fajne, bo nie jesteś na radarze i to też jest takie odprężające, bym powiedział. I dlatego ja bardzo lubię też sobie wracać do Londynu na kilka dni, żeby właśnie poczuć to, że jestem jakby nikim i to jest cudowne. Ale też jak zabierzesz to za daleko, no to wtedy się czujesz samotny, nie? To też jest fajnie, jak się wrócisz tam, gdzie cię znają i też jest super. My jako ludzie cały czas różne rzeczy potrzebujemy. Ja na ten czas się tutaj czuję bardzo dobrze. Cztery pory roku, to jest coś, co mi bardzo brakowało w Anglii ogólnie, to nieważne już w którym mieście, bo w Polsce tutaj jeszcze też cztery pory roku, że są tak jak w kalendarzu, tak jak nam pokazywali w szkole w Anglii, że tak wygląda jesień, tak wygląda lato, tak wygląda zima i wiosna i takie obrazki były, tak sobie zawsze myślałem, że tego to jeszcze ja w życiu nie widziałem, żeby tak wyglądało w Anglii. Zawsze deszcz pada zimą, praktycznie nigdy nie ma śniegu. Jakoś się zakorzeniłem tutaj. Mam taką samą jakby część w Polsce, moją, taką jak właśnie w Anglii, że tam mam swoich angielskich kolegów, tu mam swoich polskich kolegów. I teraz te dwa tusze są jakby na tej równej poziomie. W domu mama mi przedstawiła polskie wychowanie, że się dużo więcej czasu spędza w domu i ten dom jest bardzo ważny. Jak porównając z moimi kolegami w Anglii, to tam, wiadomo, każdy ma swój dom, ale tam się mniej spędza kulturowo, mniej czasu się spędza rodzinnie, bym powiedział. Tam jest bardziej, że się idzie w świat bardziej. I to jest chyba taka największa różnica. Co ja zauważyłem w swoim życiu, jeśli się jest wychowanym w dwóch kulturach, to ja muszę sobie zapewnić dwie kultury, powiedzmy w obszarze jednego roku, nie? Jak ja jestem za długo w jednej, to wtedy mi brakuje tej drugiej. Ja muszę to wyważyć, bo ja jestem pomiędzy dwoma kulturami, ja mówię dwoma językami i te części mnie zawsze ja muszę zaspokajać. I to będzie tak zawsze. To jest też jeden z powodów, dlaczego ja wyjechałem. Dalej myślę, że jestem na początku tej naszej przygody. Jestem jeszcze świadomy, ile jest do odkrycia. Nie jestem tak do końca przekonany, że można dojść do takiego momentu w życiu, że będziesz całkowicie szczęśliwy, bez żadnego jakby problemu. Nie, bo zawsze się pojawią kolejne wyzwania. Rynek się zmieni, to i pytanie jest tylko takie, żeby umieć tym kierować wszystko. I ja cały czas będę tworzył coś. Czy to będzie jakiś kolejny interes, czy to jakiś kolejny pomysł na coś, no ale to musi wszystko być jakby z tą duszą, jak w tej chwili podchodzę do lodów. To musi być oparte ważnymi zasadami. Najważniejsze jest to, żeby to miało głębokie korzenie, pod względem takim, żeby to był pomysł, który będzie na długo, będzie mógł służyć innym ludziom i po prostu polepszać codzienność dla lokalnego społeczeństwa i właśnie, żeby upiększać codzienność de facto. Jak się ma integrity w tym, co się robi, no to ja myślę, że to musi przetrwać i to musi wygrać. Myślę, że to jest bardzo ważne.